lubię przychodzić do takich księgarni, bo wiem, że w nich będę obsłużony profesjonalnie przez pracownika, który naprawdę zna się na książkach, który te książki czyta, a nie tylko sprzedaje. W dużej mierze na pewno przez pasjonata. W sieciówce nie jestem w stanie, przynajmniej nigdy mi się nie zdarzyło, żebym porozmawiał ze sprzedawcą o książce, o książkach, które chcę kupić, nad którymi się zastanawiam. To zawsze było na takiej zasadzie, pan sobie wybierze, co pan chce. A tutaj naprawdę mogę z kimś o tych książkach porozmawiać, mogę wymienić jakieś doświadczenia. Za taką profesjonalną usługę z jakąś wartością dodaną warto czasami trochę więcej zapłacić za książkę, no bo mamy ten unikatowy rodzaj obsługi jakby w cenie tej książki. I warto wspierać tego typu miejsca, bo taki sposób sprzedawania książek, przynajmniej według mnie, jest o wiele lepszy, ciekawszy i też bardziej rozwijający. Tutaj pracują bardzo fajne osoby, które potrafią doradzić. Na przykład zdarzyło mi się nawet tak, że dzięki pomocy księgarzy z Wrzenia Świata udało mi się napisać jeden wpis na blogu. To był akurat wpis o książkach, o reportażach o miłości. Drugą księgarnią, którą odwiedzam, jest Liber na krakowskim Przedmieściu. To jest księgarnia, która mnie najczęściej ratuje, kiedy we Wrzeniu Świata nie ma książki, której szukam. Bo wiadomo, Wrzenie Świata to jest księgarnia, która skupia się na reportażu, na literaturze faktu. A Liber to jest taka księgarnia, w której znajdę książki ze wszystkich dziedzin. I tam pracują naprawdę bardzo oczytane osoby. Wystarczy rzucić jakieś nazwisko i pracownicy od razu proponują kilka książek tego autora. Albo nie muszą sprawdzać w katalogach, tak jak to się dzieje w dużych sieciówkach, że pracownicy dopiero szukają w komputerze autora, dopiero szukają jakiegoś tytułu. Tutaj ci ludzie wszystko mają w głowie i to jest najfajniejsze. Poza Warszawą odkryłem niedawno taką księgarnię autorską, powiedzmy, w Lublinie. To jest Między Słowami. To jest bardzo ładna księgarnia, taka klubo-kawiarnia, w której jest huśtawka, na której się można pochuśtać. I tam też są książki wybrane przez właścicieli. To nie jest oferta taka, którą można znaleźć we wszystkich księgarniach, we wszystkich sieciówkach. Tylko to są książki wyselekcjonowane. Jest duży dział reportażu, co dla mnie jest też bardzo ważne. Jest miła atmosfera i podobno najlepsza gorąca czekolada w mieście. Żeby odnieść sukces w internecie, w branży książkowej, trzeba robić dokładnie to samo, co robią inne marki, znane marki na świecie w dziedzinie promocji. Trzeba wiązać czytanie książek z elementami lifestyle'u, czyli codziennego życia. Być z książką tam, gdzie są czytelnicy. Czyli dzisiaj czytelnicy głównie są na Facebooku, na Instagramie, we wszystkich tych mediach społecznościowych i bycie tam jest już naprawdę obowiązkiem. Najważniejsza jest regularność, żeby być na co dzień z potencjalnym czytelnikiem. Trzeba się z nim zaprzyjaźniać. To nie jest jakby sprzedawanie swoich produktów. To naprawdę 75% działań to są działania polegające na budowaniu relacji z kimś. Najlepiej relacje buduje się przez zdjęcia, przez filmiki, niekoniecznie przez teksty, ale oczywiście jakiś fajny komentarz też na pewno dobrze zadziała. Tak naprawdę nie ma jakiegoś jednego przepisu na to, żeby odnieść sukces w internecie. Dużo się robi na początku na czuja, ja też przecież tak działałem. I też każda branża, każda nisza ma swoją specyfikę i też trzeba ją wyczuć jakoś. Na pewno liczy się, chociaż też w drugiej kolejności, na pewno liczy się jakość materiałów, które się zamieszcza. Jeżeli zdjęcia są ładne, jeżeli filmiki są ciekawe, to na pewno to pomaga. Ale tak jak mówiłem, regularność się liczy. Regularność to jest klucz i naprawdę czasami, nad czym ubolewam, treść jest mniej ważna, a liczy się ciągłe bycie, przebywanie w internecie ze swoimi potencjalnymi klientami, użytkownikami, czytelnikami.